Witam Was, kochani. Ja nazywam się Kaśka i już teraz serdecznie zapraszam Was do obejrzenia naszego pierwszego odcinka vloga Helios Szkło. Dzisiaj przyjrzymy się porcelanie i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym różni się porcelana za 400 zł od tej za ponad 5000. Jak wszyscy wiemy, dania podawane na zestawie porcelanowej prezentują się super okazale. Od dawien dawna porcelana kojarzona jest z elegancją i luksusem, to też chętnie się nią otaczamy. I tutaj często napotykamy na dylematy. Czy warto dopłacać nieraz 10-krotnie do porcelany droższej? Czym de facto różni się porcelana za 400 od tej za ponad 5000 zł? Ale od początku. Porcelana obecnie wytwarzana jest z kwarcu, skalenia i glinki kaolinowej, która jest jej najważniejszym składnikiem. Wspomniana glinka swoją nazwę zawdzięcza zboczom chińskich gór o nazwie gaoling, gdzie pierwotnie była wydobywana. Chociaż jest ona podstawowym składnikiem, na finalną jakość produktu mają wpływ również pozostałe składniki, które zestawione ze sobą w odpowiednich proporcjach, wypalane wielokrotnie w wielkich piecach, mają wpływ na finalną jakość oraz wygląd porcelany. Wiele osób przy wyborze zestawy zastanawia się nad odcieniem porcelany – biała czy kremowa. Biel jest szykowna, elegancka i do wszystkiego pasuje. To też wybór często pada właśnie na klasyczną biel. Ale odkąd w sklepach zaczęła pojawiać się porcelana o subtelnym odcieniu ekri, klienci zaczęli mieć dylematy. Co tu wybrać? I my jako sprzedawcy naturalnie możemy pomagać i doradzać w tym trudnym wyborze, ale ostateczny wybór zależy od indywidualnych gustów klienta. A propos porcelany ekri, jak w zasadzie powstaje taki kremowy odcień w porcelanie? Otóż na dwa sposoby. Pierwsze, poprzez nałożenie odpowiedniego koloru szkliwa, który po wypaleniu w piecu nadaje taki kremowy odcień. Oraz drugi, ciekawszy, którym zajmuje się jedyna fabryka w Polsce, Karolina z Jaworzyny Śląskiej, tak zwany Fine Bone China. Tutaj charakterystyczny odcień ekry fabryka uzyskuje poprzez dobór specjalnej glinki, która wypalona w piecu nadaje taki ciepły, delikatny odcień kremowy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że porcelana kremowa ze względu na bardziej skomplikowany proces produkcyjny będzie droższa niż ta biała. Kolejnym dosyć często powtarzanym stwierdzeniem jest to, że cechą dobrej porcelany jest jej transparentność, czyli przejrzystość. Jest to bardzo ważny aspekt świadczący o jakości użytej glinki. Jeżeli glinka będzie zanieczyszczona i kiepskiej jakości, to nawet przy największych staraniach przejrzystości nie uzyskamy. Dlatego chcąc mieć pewność, gdy decydujemy się na porcelanę o sporej wartości i tu mówimy o kwocie rzędu 3000 wzwyż, sprawdźmy, czy ta przejrzystość jest widoczna. Najlepiej ten efekt sprawdzić na filiżance bądź na skrzydłach talerza, patrząc przez nie w kierunku światła. Takiej jakości porcelana, traktowana w należyty sposób, posłuży nam przez wiele, wiele lat i będzie doskonałą ozdobą stołu. Przejdźmy teraz do porcelany tak zwanej gastronomicznej. Tutaj efekt przejrzystości praktycznie nie występuje i to nie jest kwestią złej jakości glinki, tylko kwestii użytkowych. W hotelach i restauracjach porcelana używana jest bardzo intensywnie, poddawana jest wysokim temperaturom w zmywarkach, a więc jej podstawową funkcją będzie wytrzymałość oraz utrzymanie odpowiedniej temperatury podawanych dań oraz napojów. Najbardziej chyba oczywistym elementem decydującym o cenie jest zdobienie. Zdecydowanie droższa będzie porcelana bogato zdobiona, wykonywana ręcznie, z dodatkiem dużej ilości złotych elementów. Te złote elementy nie są namalowane jakąś tam złotą farbką, tylko w takiej farbie faktycznie występuje złoto. Tańszym odpowiednikiem będzie porcelana niedekorowana lub dekorowana tak zwaną kalką graficzną, która jest po prostu nakładana na porcelanę. I tutaj dochodzimy do marki. Ważnym aspektem decydującym o cenie zestawu jest jego marka. Im marka bardziej luksusowa, droższa, tym adekwatnie zestaw będzie droższy niż jego mniej popularny zamiennik. Ważną sprawą jest również ilość elementów. Im więcej elementów, tym serwis droższy. Podsumowując, ciężko w jednym zdaniu powiedzieć, co ostatecznie wpływa na cenę serwisów porcelanowych, bo jak zauważyliście, wiele ważnych aspektów ma na to wpływ. Mieliśmy kolor porcelany, transparentność, czyli przejrzystość, zdobienie i jakość zdobień, markę oraz ilość elementów składających się na dany zestaw. Ja już dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na naszą stronę www.helios.szkło.pl oraz do odwiedzenia nas w naszym sklepie stacjonarnym w Rzeszowie na ulicy Przemysłowej 14.